Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry. Jest to kolejny odcinek z serii. Ja. Tak, Mariusz, mam powiedzieć, jaka to jest seria. Ja mam. To jest jego seria. Mariusz powiedział, że tak. A to Mariusz mi powiedział. No. O nie, no tam rozmawiają o jakichś grzybach. Jakie ślimaki znowu? Wiem, wiem. Maślane ślimaki, tak? W skrócie maślaki. Kto zgadnie, jakie to zboże dostanie ode mnie ten grosz? Które? Kto tu? Co to jest za sieno zboże? To jest pszenica. Kto zgadnie, dostanie ten groszy? Mówię za pszenicę. Pszenica. Zobaczymy. Zobaczymy, jak wyrośnie. Ogłoszenie konkursu. Idzie w jesień. A zobacz. Jeden koleś napisze, że to drugi komentarz, pszenica, trzeci komentarz, owiec. Do czego to jest? Czwarty komentarz, odpowiedź brzmi, Mariusz, a tam jest chyba dynia, nie? Gdzie dynia? Tu. Nie, tu nie jest dynia. Ziemniaki albo buraki, ale raczej buraki. Bo od trzeciego, co się siadzi i pójdzie, to zbiera to taki nauczy buraki. Taką bulę? Są buraki, jak się nie mylę. Albo nie, ale nie, bo ja się mylę jednak. Ale ja przydałabym, wiecie, co to by było? Co? Gdybyśmy były się buraki, to nie zebrać i nie sprzedmi ją. To by było. To by było nawiezione, nie? Co ja pierdzielę? Nie wiem, co ty pierdzielisz, ale przecież były różne rzeczy pierdzielisz. Pewnie oglądałeś coś kocik, nakręcić ten filmik. Oglądałem wszystkie filmiki kocik. Kurde! Na razie na pytanie. No prawie wszystkie, bo jest jeszcze jeden. O trzech takich, pamiętasz to? No. O trzech takich, co nie znali jest języku. Jest obcych. Możemy sobie przypomnąć. Jeśli już przyjeżdżamy przy drogę, możemy sobie przypomnieć zasady ruchu drogowego. I tak źle podali, nie? Prawo, lewo, prawo. Przechodzisz. Prawo, jak mi się jedzie, to rura do przodu! Ale to i tak się zapowiedzieli, powinno być w lewo, w prawo, w lewo, a nie. Ale on tam nie. Jak mi się jedzie, to rura do przodu! A oglądałeś grzyby branie? Z Bartkiem? Z Bartkiem? Dupa nie idzie, grzyb jest mój. Albo Mariusz. Pierdzielaj wszystkie grzyby, najwyżej będziesz nie żyły, tak Mariusz? I jak to było? Mariusz. Pierdzielaj wszystkie grzyby, najwyżej będziesz nieżywy, tak? Ale sentencja naprawdę bardzo bardzo dobra, bardzo pouczająca. Tak, pouczająca. Tak bym to nazwał. To a propos film edukacyjny. No. To był film fabularno-dokumentalny. O, grzyby! Grzyby! No tu jeszcze jest jeden, o. Widzisz? Uwaga, ogłaszam nagrodę. Kto znajdzie kozaka, dostaje kozaka. To jest masa, tak? Dostaje buraka. Tam jeszcze są. Chyba razy tam nawet, nie? No żebyś takiego grzyba przeoczył, może nie ma. Nie, ja go wziąłem. Trzy grzybki znalazłem. Zajebiście. Tam jeszcze pozbierajcie. A ja wezmę sobie tu łódko. My tutaj idziemy odprawić. Czyli co, dzisiejszy odcinek wynosi tytuł grzyby branie, tak? No, a wczoraj zebraliśmy, wiecie ile? 6 wiader grzybów wczoraj nazbierałem. No to jest, co to jest czapi, tak? Dobrze mówię? Dokładnie. Dobrze mówię, no. Dobrze, idziemy dalej. Mnie chyba wszyscy znają, mojego krzywego ryja pokazywać nie będę. A nie zbieracie resztę grzybów? O, ja mam... Nie wszystko. Tutaj jeszcze są jakieś. Tutaj jeszcze są. Mam fajnie, jak jesteś dziewczyna, to mówicie do mnie tak. Bolało jak spadłaś z nieba, bo chyba upadłaś na ryj, że masz taki krzywy. To jest piękny tekst, jak znacie jakąś już takie, podrywacie. 100% działa. A ty zbierasz, Mariusz, ty jeszcze pozbieraj, nie? Ja nie zbierał się z tych ataków, tylko jeden taki to zbiorę. Dobra, to jeden zaczapił. Dziś nie mam co je wziąć, nie? To jasne. Próbuję do konkursu. Kozaka w tego. W sosnach, nie? W wilkach kozaka znowu znajdziecie, no ja pozdro.
maślaczek. Moi drodzy, w igłakach nie będziecie kozaka. Kozak? Jakie drzewo, pod jakim jest żywanie dla kozaki? Ktoś wie? Pod sosnami. Mariusz, nie podpowiadaj. Pod sosnami. Ale kłamiesz. No, ze mną wszystko jest możliwe, to wiesz. Hmm? Ile przecież ze mną pijemy jeszcze o tym nie? Zaraz tu znajdziesz... Ja raz kozaka pod dębem są na to, no spokojnie. A tu niedługo znajdziemy prawdziwki, zobaczycie. Wspomnijcie moje słowa, jak w lesie idziecie na maślaki, znajdujecie same prawdziwki. Ja jeszcze nie. Jakże gdzieś w las, nie wiem gdzieś lezę. Ja gdzieś lezę i chuj wie gdzie, kurwa. Jakieś chamcie, żem w las. On poszł. On poszł. Słyszeliście? On poszedł do lasu. Poszedł do lasu na... Nie poszedł, tylko poszł. Poszł do lasu na maślaki. Wiecie co znalazłem? Maślaka. Szczepy ślimaka. Same kanie prawie. Lol. No, lol. Troll. Troll. A nie robaczywy. Co? Nie robaczywy, to dobrze. Tylko, że nic żadnego wiaderka nie wziął gdzieś. Im więcej... Mario. Boże. Im więcej robali, tym więcej białka. Nie, bierzemy go. Po co go wywaliłeś? Nie słuchasz własnych sentencji, mój drogi. Nie słuchasz własnych sentencji. Ja chciałem wspomóc biednego czapiego, ubogiego w grzybach. No właśnie, tylko 4 grzybki daj. Dziękuję. Tak. To samo, drodzy, jemy, nie? Dzielmy się posiłkiem. Dzielmy się. Ty już jadłeś. Pierdziemy. To co, idziemy dalej, tak? No dalej, no co? Mamy 7 minut odcinka, no może jeszcze trochę będziemy coś kręcić, nie? Ja jestem w takim miejscu, tam dużo grzybów jest. Idziemy. Kabel, trzeba prowadzić. Niech zgadnę, a to będzie pod sosną prawdziwe, tak? Nie, to tam będzie pod wierzbą Kania, wiesz? Nie, maślaki pod wierzbą będą. W tym miejscu. Patryk, kto z ciebie wyrośnie. A co mi jak żeby? Czemu mija się grzyby, co? Patrz, to ja z Kasprą nie znajdziemy, albo ominiemy celowo jest twoje. Nie, dziękuję, ja tego... Vegeta. Te grzyby mogą być również gościnnie w tym w odcinku. No, a propos, ktoś oglądał Dragon Balla? Główny bohater, jeden z głównych bohaterów, wiecie jak się nazywa? Jak? Vegeta. Vegeta. A, nie jest żadnym kucharzem. No, posra. Może wyjdziemy na drogę, Kasper, i drogą przyjdziemy dalej. Wleźliśmy w chaszcze. Tak, jak wtedy poszliśmy do Bartka dziewczyny, pamiętasz? Wtedy żeśmy się wpierdolili w pokrzywę, moi drogi. No, nie my w stronę pokrzywy, my idziemy w stronę ten, lepa. No, Diego, to była was straszna. Chyba, że 3 kilometry jesteśmy pod krzywami. Nie wiem, że byłem rowerem. Jeszcze patrzcie, chwilę grzybków. Zbierajcie. Aż się jednym uracze. O. Uracze zakorzacze. Patrzcie te grzybki. A tutaj też są. Mariusz, może ty teraz byś podbierał. A ja ominąłem. Ja robaczywka. Ja bym się posiłkę zrobić. Tak. Mówi takie grzyby i robaczywe, no. Prowadził mnie w mano. Teraz zbierajcie. No zbierajcie. No to zbieraj. Ja nagrywam, tak? Ja już nie jestem głodny. No, wiem, że im więcej robaków, tym więcej białka, ale ja no, już zbierajcie, no. No to je zbieraj. Dobra, idę dalej. Idziemy dalej. Dobra. No. Ja już potem raz uczekanie się nazbieram. Ludu, boski. Także ja mam pomysł. Może już maślaków nie zbieraliśmy, co? Nie zbijajmy. Znajdźmy jakąś kanię albo jakiegoś... Paździwkę. No a propos, zostaw chwilę na nagranie, o to jest 15 minutek. Zostaw, to nie, idziemy tam na te kanie, to zobaczymy, pokażemy widzom. Normalnie pod czyimś nosem rosną te kanie. Tam, z tamtego to możemy zrobić part 2. Tego odcinka, nie? To zbieramy same kanie, tak? No, tamte kanie zbierzemy wtedy. Ty masz laki, kapi. No tutaj już minął. To, tam pod zawką. No widzę. O, tu. No, widzę. Dobra, idziemy, bo się nam dziecko zgubi. Dziecko, gdzieś polazło. Bo
małej Morzynie. Gdzie ty lata? Wykopiłem żabkę za 30 grzybów. Gdzie jest moim Morzynem? Jak? Może nie to się za lata mówi, że też lata się za tymi grzybami. No patrz! Nie, on jakiś głupi. Taki młodziutki, jaki ładny. Jaki. Masz je. Wpierdalaj, ale już. Tak, wpierdalaj wszystkie grzyby. Wow. Mariusz przeklina, to chyba jakiś tego. Patrzcie. Patrz, jaki ładny pajączek. Patrz, inaczej tylko. Ładny. Mam go nakręcić, a co, zgasł? No patrz. Wyłączył się, że mam go nakręcić. No. Widzę. Do kieszeni z grzybem, hop. Boże, ale tutaj dużo tych grzybów, ja pierdzielę, ja tylko nie wziąłem, jak mamówki, nic kurwa nie mam, nic! Biedak, nic to nie co? Ma. Takie ła... W kieszeń, kurwa, potem ci się rozpierdzielą, nie, w kieszeni. No i trudno, i tak na sobie. Takie młodziutkie, jakie ładne, o, patrzcie, o, moi drodzy, o, grzyb, kurwa, grzyb. Grzyby. Wpierdalaj wszystkie grzyby, najwyżej będziesz na grzyby. Masz tego! Patryk, jedz do domu, wyciągniemy i z ciebie. Mhm. No patrz. No kurwa, patrz, no ja pierdolę, no. Nie, uwaga, ludzie, patrzcie, to będzie okropne. O ty chuju. Zrobiłeś pastę grzybu, bo my cię zamorduje kiedyś. Albo grzyb jest mój, albo nigdy. Tam, no. Okej, my się nie zmieścią. Okej, już się zabędę. Nie, nie jesz grzybów, idioto! Aleluja! Muszę ich odeptać! Aleluja! No, patrzcie, jakie dziecki piękne. No kurwa! Kurde. A jakie bez mózgi? Ja muszę jakoś poukładać w jednej ręce, bo w drugiej będę musiał kanie nieść. Cześć, sesję w kieszeni, mój drogi przyjacielu. Mogłem wziąć reklamówkę? Mogłem wziąć reklamówkę? Mogłem! Wziąłem? Chuja wziąłem, kurwa! Jak wtedy byłem nieprzygotowany, chuja znalazłem, kurwa, nic nie znalazłem, a teraz nieprzygotowany i kurwa nic. A widzisz, nie miałeś, to znalazłeś chuja, teraz wziąłeś chuja, nie znalazłeś grzybów. Nie, szukałeś grzybów, nie znalazłeś ptaszka, szukałeś ptaszka i znalazłeś grzyby. No i... Śmieszne. No proszę, igły dla ciebie. Masz tego. Właśnie te grzybki tutaj, bo tu ja nie mam miejsca już. No to przyjdziemy tu zaraz, skończy się odcinek, przyjdę z wiadrem, reklamówką wytnę. Ja przyjdę sam, okej? Ty, ja tu sam przyjdę. No ja też. No ja też. Sam z tobą. No ja też sam przyjdę, okej? No coś będę miał. Chłopaki. To co, wracamy do domu. Jak tego to nagramy part 2, co? Jajco. Okej. No pytasz co, no to ja mam widzicie, jak ja mam oko do. A propos, Patryk? Tak? Srak. Patryk? Słucham. Nie mów, słucham, bo cię wyrucham. Moje drodzy, on chce mnie zgwałcić! No to co, mamy 14 minut odcinka, za chwilę kończymy, nie? Tak, wracamy. Parcie dwójce będą kanie. Chodźcie. O, ja tu ich pobiję. Ten odcinek może mieć dwa, a nawet trzy party, moi drodzy. No, bo to grzybków nawalone. Będzie party. Widzicie? Dzięki mnie! Proszę zbliżenie kamery. No, bardzo proszę. Patrzcie, ile grzybków. No nie pokazuj dupy, bo ja trochę nie tego, nie higieniczne. No to nie jest jakiś porno. Dobra, wracamy? Nie. No to co? Kończymy odcinek, nie? Nie. No kończymy, na razie. No to co? Później part 2. Wracamy. No to co? Żegnamy, tak? Cześć, moi drodzy, cześć. No na razie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam Was, Janku Was. Dobra, weź tu. Dobra, tylko tego grzybka będę musiał uratować. Mariusz, wydaj mi go, tego grzybka, tego wielkiego. Co tutaj go prawie nie zepnąłeś? Mogę podnieść, jeszcze muszę mieć miejsce na kanie, ludziu. A to zaraz tak przyjdziesz tutaj z reklamówką. Nie. On przyjdzie z wiaderkiem. Ja wracam do domu. A też? Na razie. No to co, wszyscy wracamy chyba, nie? Na razie. Mario.